Cofnijmy się na chwilę w czasie. Proszę opowiedzieć o historii powstania pracowni Zaręba. Czy historia firmy jest nierozerwalnie związana z Warszawą? W naszych rodzinnych zapiskach taki udokumentowany start marki Zaręba w Warszawie jest datowany na 1896 rok. Firma mieściła się wtedy w budynku Teatru Wielkiego. Niestety za wiele dokumentów nie przetrwało przez ten czas, poza może jedną taką całkiem zabawną anegdotą dotyczącą carskiego urzędnika, który zamówił sobie ubranie w naszej pracowni, tak żeby skrywać pod tym ubraniem zbroję i dzięki temu wygrał jakiś pojedynek. Ale tak jak mówię, to jest tylko jedna anegdota. No, na pewno tak długa historia i to, że firma jednak nieprzerwanie istnieje tutaj na rynku warszawskim, to jest jedna z takich najcenniejszych, myślę, wartości takiej marki. Jednak myślę, że to nie byłoby wystarczające w obecnych czasach. Także myślę, że poza historią i tradycją jest też pewne spojrzenie na modę. Staramy się być marką jak najbardziej taką historyczną, ale nie przestarzałą. Na pewno taka marka jak nasza nie jest takim szablonową marką do promowania. Jesteśmy firmą taką bardzo małą i samo podejście do klientów jest bardzo zindywidualizowane i może to też daje nam pewną przewagę w branży luksusowej, tak? Bo rzeczywiście poza produktem klient otrzymuje też całą otoczkę. Generalnie takim trzonowym naszym produktem to są takie klasyczne ubrania męskie, garnitury, marynarki. Nie wiem, bardziej formalne ubrania, takie jak smokingi, fraki, koszule i wokół tego masę dodatków, tak jak krawaty. W tej chwili wprowadzamy też buty brytyjskiej marki. Jednak tak naprawdę klient otrzymuje poza samym produktem coś w rodzaju takiej opieki nad jego wizerunkiem. Znaczy, moim pomysłem było to tak naprawdę, żeby marka Zaręba sprzedawała swoim klientom nie tylko sam de facto produkt, jakim jest garnitur, ale tak naprawdę gwarancję dobrego wizerunku, szczególnie wizerunku w biznesie. Marki, które wprowadzamy do naszej pracowni, to są na pewno marki też z taką bardzo głęboką historią i o wysokiej jakości, także począwszy od firmy Albert Thurston, to jest najstarszy producent szelek, z ich usług korzystała zawsze rodzina królewska, ale między innymi z takich jest najbardziej rozpoznawalna jako producent szelek dla Jamesa Bonda. Poprzez buty, brytyjskie buty, historia tej marki sięga też ponad 100 lat. Także staram się dobierać produkty, które rzeczywiście mają podobną wartość, niosą ze sobą tak jak nasze ubrania. Część produktów sprzedajemy pod własną marką, ale nie są one produkowane w Polsce, ale też producentów dobieramy bardzo starannie, tak jak na przykład kolekcja krawatów jest szyta ręcznie we Włoszech i sprzedawana pod naszą marką. Ten rynek jest bardzo w tej chwili prężny. Zresztą dużo marek, szczególnie włoskich, otwiera swoje salony w Warszawie. W przeciągu ostatnich 2 lat to ten wzrost zainteresowania w ogóle szyciem na miarę jest bardzo duży. Pomimo kryzysu nie odnotowaliśmy w ogóle spadku zamówień, a wręcz przeciwnie. Także konkurencja jest dosyć spora. No, przyszło nam tak jako małej firmie konkurować tak naprawdę z dużymi firmami, które mają dosyć duże nakłady finansowe na marketing, na PR. Naszymi klientami tak naprawdę największa grupa, jeżeli chodzi o grupę zawodową, to są prawnicy,
kadra zarządzająca dużych korporacji, no i oczywiście przedsiębiorcy z tej najwyższej półki. To co, z czego jestem bardzo zadowolony, to to, że przez ostatnie parę lat udało nam się odmłodzić w ogóle grupę, tą naszą grupę klientów. Czy jest jakaś dolna granica cenowa Państwa garniturów? Tak, no jest tak zwany starting price, który zaczyna się od 7,5 tysiąca złotych za garnitur, za marynarkę i spodnie, ale jeżeli już mówimy o cenie, to w tej chwili nawiązałem współpracę z włoską pracownią krawiecką, która też da nam pewne możliwości zaoferowania naszym młodszym i może bardziej klientom, którzy są aspirujący. Będzie to produkt też szyty ręcznie, szyty na miarę, jednak z troszkę prostszą technologią. Tak naprawdę cenę zwiększa zawsze tkanina, którą klient wybierze. Jeżeli klient wybierze czystą wełnę, no to wiadomo, że operujemy tutaj w granicach do 10 tysięcy. Jeżeli ktoś wybiera wikunię, no to wtedy ta cena drastycznie skacze w górę, nawet do 30 tysięcy złotych za garnitur. A ile trwa wykonanie takiego garnituru? Obliczono kiedyś, że około 70 do 80 godzin takiej pracy bez przerwy potrzebuje krawiec, żeby wykonać taką technologią uznaną powszechnie pod nazwą bespoke. Przy obecnym obłożeniu zamówień no nieraz klienci czekają nawet 3 miesiące. Na pewno nie chciałbym rozwijać firmy w taki sposób bardzo ekspansywny, czyli mam na myśli jakąś sieć sklepów. Na pewno cały charakter musi być utrzymany, jest to bardziej chcemy iść w jakość niż w ilość. Na pewno to o co chciałbym rozbudować firmę, to powiększyć ofertę produktów dla naszych klientów, tak żeby móc ich ubierać nie tylko na takie bardziej formalne, eleganckie spotkania, ale również na weekend i żeby zapewnić to ubranie dla całej męskiej części rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję.